28 minuta spotkania, 1-0 dla JKS-u, a strzelcem bramki, grający z numerem 99, Arlejson Martinez. Dziewiąta minuta spotkania i jest 2-0 dla JKS-u, a strzelcem gola, grający z numerem 36, Wojtek Rejman. Gry 3-0 dla JKS-u, a strzelcem bramki, grający z numerem 92, Andrzej Trucha. Dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. JKS Jarosław wygrywa z Iglopolem Dębica 3-0. Ale ja nie